Wędrówka po górach, wypoczynek nad morzem, agroturystyka i wycieczki zagraniczne to podstawowa oferta każdego z biur podróży. Decyzja, gdzie spędzimy wolny czas, zależy głównie od zasobności naszego portfela. Jak się okazuje, słupszczenie nie oszczędzają na urlopach. Na wypoczynek wybierają kraje egzotyczne. Rodzice wybierają w czasy, gdzie mogą wypocząć z dziećmi. Wybierane są przeważnie kraje nad Morzem Śródziemnym, na przykład Egipt nad Morzem Czerwonym. Jeśli do Egiptu, to Sharm el-Sheikh, hotele blisko plaż przy Rafie Koralowej. A nad Morzem Śródziemnym to wtedy Turcja, Tunezja, wyspy bardzo modne są, Kreta, Majorka. Na tygodniowe wakacje za granicą czteroosobowa rodzina musi wydać nawet 5000 zł. 2000 mniej kosztować będzie urlop w polskich górach. Alternatywą dla wyjazdów rodzinnych są kolonie dziecięce oraz obozy. Większość słupszczan ma już sprecyzowane plany na lato. Tu na obóz harcerski jadę, ogólnie pracuję, jakoś leci. Ja jedę nad morze do Jarosławca na 2 miesiące. Jadę z niedzielę rano na Sycylię. Nad morze. I co będziesz nad tym morzem robił? Kąpał się. Dla tych, którzy pozostają w mieście, szeroki program na wakacje przygotowały słupskie placówki kulturalne i oświatowe.